Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Dr Przemysław Kwiecień, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na początek temat, który spadł na nas w ostatnich dniach niczym grom z jasnego nieba. Dodatek węglowy, którego wysokość wyniesie 3000 zł. Polscy podatnicy mają przeznaczyć na to za pośrednictwem budżetu około 11,5 miliarda złotych. Czy to dobry pomysł? Czy to jest dobre rozwiązanie, żeby zimą nikomu nie zabrakło ciepła w domu? Rozumiem, że pytasz mnie od razu już z przymrużeniem oka. Nie wiem, jak ktoś może powiedzieć, że to jest dobry pomysł jako element przewidywalnej, rozsądnej, długoterminowej polityki gospodarczej. Ja już myślałem, szczerze powiedziawszy, po wakacjach kredytowych, że chyba to był najgorszy pomysł, który gdzieś tam został zaprezentowany w ramach tej, nazwijmy to, interwencjonistycznej polityki, no ale ta pozycja lidera nie utrzymała się długo, więc ciężko mi w ogóle znaleźć jakiś pozytywny aspekt tego. Wiadomo, że jest jakaś grupa, niemała wcale, gospodarstw domowych, które w tym roku będą miały problem z kosztami ogrzewania. Nie dyskutuję z tym, tak? To często jest też sytuacja, w której te osoby znalazły się trochę niespodziewanie, no bo myślę, że rok temu to wcale nie było oczywiste, że taka sytuacja się wydarzy na rynku energii, aż taka, tak? Więc to nie jest tak, że jestem, nie wiem, bezdusznym ekonomistą i te problemy są... Jestem obojętny na te problemy. Natomiast wydaje mi się, że jest cała masa innych rozwiązań, które można byłoby zaaplikować, żeby uniknąć ogromnych minusów takiego rozwiązania, które zostało zaproponowane, a te minusy to: po pierwsze, my nie mamy węgla, a będziemy stymulować na niego popyt, więc to jest oczywista sprzeczność. To nie jest tak, że mamy zabezpieczoną sytuację energetyczną i jedynym problemem jest cena. Mamy problemy w ogóle z węglem, tak, który nagle okazało się, że jest potrzebny. Więc kiedy jest mała podaż, duży popyt i jeszcze stymulujemy popyt, to wiadomo, że nie będzie z tego nic dobrego. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że mamy inflację, która przekracza 15%. I jeśli dokładamy za pomocą polityki fiskalnej no to szacunki są różne, ale 4-5% PKB transferów, to nawet przy tych stopach procentowych, które mamy, nie poradzimy sobie z tą inflacją, nie powstrzymamy tej inflacji popytowej, tak? Podczas naszej ostatniej rozmowy tłumaczyłem, dlaczego wzrost stóp procentowych musi być niemiły dla gospodarki. Tak jeśli tak zwaną drugą nogę zastępujemy to transferami, no to nie tylko nie osiągamy tego efektu dezinflacji, ale dodatkowo jeszcze podkopujemy naszą wiarygodność jako dłużnika. Mówię oczywiście o Skarbie Państwa, i wprowadzamy element niestabilności do polityki gospodarczej, ponieważ mamy co chwila jakieś rozwiązania, to my prowadząc choćby swoje finanse, nie wiemy dzisiaj, co będzie za miesiąc, tak? Jeśli dzisiaj jest osoba, która nie ma dzieci, oszczędzała na mieszkanie, bo wychodziła z założenia, że nie chce się kredytować, i nie opala domu węglem, to jest wielkim tracącym tych rozwiązań, które wydawałoby się tylko dają. Ale jak wiesz, i myślę, że twoi słuchacze też wiedzą o tym, nie ma czegoś takiego jak pieniądze państwa. To są nasze pieniądze, które po prostu są w jakiś sposób redystrybuowane. I dla mnie dochodzimy do najgorszego minusu. Takie rozwiązania mają fatalną losowość tej redystrybucji. Przy wakacjach kredytowych najbardziej nagradzamy tych, którzy się zadłużyli pod korek, Niekoniecznie sytuacji, kiedy oni naprawdę też tego potrzebują. Już w ogóle byłoby osobne pytanie, czy my w ogóle chcemy im pomóc, nawet jeśli potrzebują, ale jakby przez własne decyzje doprowadzić do tej sytuacji, że to pomijam. I tak samo tutaj, no jakby prowadzimy redystrybucję naszych podatków akurat do tych, którzy zostali przy tym węglu, tak, gdzie no, mieliśmy w ostatnich latach. Wiadomo, że znowu jakby, proszę mnie nie oczerniać, że jestem bezduszny, nie każdego było stać na fotowoltaikę czy pompy ciepła, ja to rozumiem, ale mamy w tym kraju już 13, 14 emeryturę, która w dużym stopniu adresuje te grupy społeczne, które właśnie teraz dostaną dodatkowy transfer, więc nie jestem fanem, ja w ogóle nie jestem fanem interwencjonizmu. Powinniśmy się starać budować rozwiązania, które będą w miarę odporne na różne sytuacje, tak, rozwiązania w zakresie transferów socjalnych i w zakresie podatków. Wtedy mamy przewidywalność gospodarczą, łatwiej jest prowadzić życie gospodarcze i firmom, i osobom indywidualnym. No tak, z tymi dopłatami na węgiel to trochę jak właśnie z wakacjami kredytowymi. Jeżeli już rząd upiera się, że mamy społeczną i podkreśla społeczną gospodarkę rynkową, no to dobrze, no to mogli to zaadresować do 5, 10, 15% najbiedniejszych, a nie do wszystkich. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o wartość kredytów hipotecznych, to 50% z nich należy do 20% najbogatszych gospodarstw domowych w Polsce. A więc wakacje kredytowe to jest wprost prezent dla najbogatszych. A co z maksymalną ceną węgla? Czy to będzie tak, jak zawsze tłumaczy nam ekonomia, czyli że mamy spodziewać się z uwagi na ten pomysł jeszcze większych problemów z dostępnością węgla? Znaczy tak, jakby jeśli ta maksymalna cena ma obowiązywać, to naturalnym jest, że gdzieś musi się pojawiać subwencja, tak, która będzie wyrównywać różnicę pomiędzy ceną ustaloną, a ceną, po której składy będą musiały ten węgiel kupić. No inaczej innej możliwości nie ma, no bo jakby w przeciwnym razie z tego węgla nie będzie i no nikt go nie kupi po żadnej cenie, więc jakby tylko dla mnie to znowu trochę się kłóci, tak? No bo jeśli wprowadzamy podatek na nas wszystkich po to, żeby ktoś dostał dopłaty do węgla, to po co maksymalna cena? To jakby są trochę sprzeczne rozwiązania, no bo jeśli, tak jak powiedziałem, mamy małą podaż, już duży popyt i jeszcze popyt zwiększymy, no wiadomo, podstawy ekonomii, wysoki popyt, niska podaż to wysoka cena, więc teraz narzucimy maksymalną cenę, no i będziemy musieli dać jeszcze duże dopłaty składom, żeby ten węgiel tam się pojawił, no bo inaczej nie będzie tego dobra, to jest oczywiste. No więc jakby nie każ mi tego wyjaśniać, tłumaczyć logiki w tym, bo jakby jak dla mnie to trochę się wszystko stało no, takim bardzo życzeniowym myśleniem. Chcielibyśmy, żeby naszych rodaków to nie dotykało, żeby każdy mógł sobie ogrzać dom po niewiele wyższym koszcie niż do tej pory, ale po prostu jesteśmy w takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy i ciężko udawać, że możemy zrobić tak, że będzie ok, jakby nikt nie poniesie tych kosztów. Ktoś je poniesie, pytanie kto. No cóż, wygląda na to, że zapowiada się gorąca zima i bynajmniej nie chodzi mi tutaj o temperaturę w naszych domach i mieszkaniach. Idźmy dalej. Prezes Glapiński na molo tłumaczy przypadkowo napotkanej kobiecie, jak będzie kształtowała się polska polityka monetarna w najbliższych miesiącach. Później, za pośrednictwem Bloomberga, poszło to na cały świat. No chyba nie tak powinna wyglądać komunikacja NBP. Wiesz co, jakby jeśli miałbym się czepiać komunikacji NBP, to bardziej bym zwrócił uwagę na konferencje po posiedzeniach i jakby to, co wtedy jest tam przekazywane. Takie sytuacje faktycznie, jeśli chodzi o wywiady bankierów centralnych, one może nie mają takiego kolorytu, tak, że nie wiem, Jay Powell jest spotkany, nie wiem, na lodach i ktoś go zapyta o kolejne posiedzenie, ale jest sporo wywiadów przy różnych okazjach, które również członkowie innych banków centralnych dają. Ten jest na molo, no, ja bym się tego molo tak nie czepiał. Ja większy problem widzę w tym, po pierwsze, że ta komunikacja do tej pory, ta oficjalna, była taka czasem trochę rwana. Pominę styl, ale jakby w ogóle budowanie tej narracji, jak będzie wyglądać polityka pieniężna. A po drugie, martwi mnie trochę takie przywiązywanie się do scenariusza, że stopy procentowe nie będą rosnąć, bo jakby przy poziomach, które już teraz mamy, to może nie jest koniecznie to, co byśmy chcieli usłyszeć, że one nie będą rosnąć, ale w takich okolicznościach, o których mówimy, że mamy bardzo ekspansywną politykę fiskalną, mamy słabą walutę, to po prostu może nie być innego wyjścia, jeśli inflacja, nie tylko ta bieżąca, bo to jest oczywiste, że ona szybko nie wróci do celu, ale po to Rada robi projekcje, dostaje projekcje, przepraszam, od ekspertów NBP, które mają pokazać, że przy jakimś zakresie oczekiwań i założeń ta inflacja będzie wyglądać tak i tak. Jeśli ona, nie wiem, w ciągu 18 miesięcy nie wraca nam do tego celu, a przypomnę, to jest 2,5%, no to Rada powinna podejmować działania, które sprawią, że tak zacznie się dziać. Więc i to powinno decydować o przyszłych decyzjach, a nie zbudowanie sobie jakiegoś tam scenariusza, że okej, podnieśmy jeszcze 25 i koniec, bo dzisiaj tak naprawdę Rada ani prezes nie mają komfortu, żeby zapewnić nas, że to wystarczy. A o co mogło chodzić prezesowi Kaczyńskiemu, który powiedział, że euro w Niemczech kosztuje 3 zł? W sumie chyba nie jest pytanie do mnie. Ktoś, znalazłem taki na Twitterze przypadkowo, ktoś wrzucił jakiś automat do kawy, to był chyba, gdzie było napisane 1 euro, 3 zł i 3 zł, 1 euro, więc jak widać da się. A szczerze powiedziawszy, to nie mamy zielonego pojęcia. Na pewno jesteśmy daleko od tego i chyba nie zapowiada się, żebyśmy mieli taki poziom kursów. Nie byłem pytany o to, czy jakby te kursy, które były wcześniej, przed pandemią, przed agresją wobec Ukrainy, czy one wrócą, w sensie, czy one nigdy nie wrócą. Jakby pamiętajmy o tym, że nawet jeśli budujemy jakieś modele, które pokazują, ile powinna dana waluta kosztować, mając na uwadze inflację w kraju, inflację za granicą, to jak się kurs zmienia, to one nam pokazują jakąś taką wartość godziwą, tak samo jak przy wycenie spółki. Natomiast rynki mają to do siebie, że no, często potrafią mocno odjechać, tak, w cudzysłowie. I w roku 2008 mieliśmy euro po 3,20, dolara po 2 i pewnie w przyszłości będą okresy, kiedy złoty będzie mocniejszy niż dzisiaj na zasadzie właśnie tej zmienności rynkowej. Natomiast ten kurs równowagi, jakkolwiek nieuchwytny, on rośnie, tak, ponieważ konsekwentnie od kilku lat mamy wyższą inflację niż u naszych średnio ważonych partnerów handlowych. Tak, może to dziwnie brzmi, ale głównie Europa Zachodnia, tak jakby, która ma średnio niższą inflację, to nie zawsze miało miejsce, bo przez dłuższy okres czasu to mniej więcej wyglądało podobnie i ten kurs w związku z tym mogliśmy przyjąć, że te oscylacje rynkowe mają miejsce wokół jakiegoś jednego poziomu. To było zazwyczaj 4,30, 4,40 za euro, czasem nawet wcześniej nawet trochę mniej. Natomiast od kilku lat to rośnie, tak, bo nasza inflacja jest wyższa, więc w związku z tym, jeśli kurs tego nie wyrównuje, to tracimy konkurencyjność jako gospodarka. To też na 3 zł bym nie liczył. Rozmawiamy 20 lipca. Dolar kosztuje 4,7 zł, euro prawie 4,8 zł, funt ponad 5,6 zł. Skąd ta słabość naszej waluty? Co musi się wydarzyć, żeby złoty się wzmocnił? Tak, no przede wszystkim czynników wpływających na słabość waluty jest oczywiście trochę. Ja uważam, że są to przede wszystkim czynniki globalne. Jak popatrzymy sobie na to, co dzieje się z kursem euro względem dolara, to widzimy, że no od początku ubiegłego roku on jakby coraz, nie tylko w trendzie spadkowym, ale w takim trendzie spadkowym, który przyspiesza. Tak jakby w ostatnim czasie było to bardzo, bardzo regularne. O powodach tego stanu rzeczy pisałem na mojej stronie przez Kwiecień.pl. Taki wpis to był jakiś 8 lipca, co dalej ze złotym, tak? I tutaj jest trochę wykresów, jak ktoś ma ochotę sobie poglądać, tłumaczących, dlaczego właśnie w ogóle europejskie waluty są pod taką presją. W dużym skrócie jest tak, że ponieważ w ogóle jesteśmy w fazie spowolnienia globalnego, to jest to niekorzystne dla walut z rynków wschodzących, takich jak złoty. Dodatkowo Europa ma większy problem niż Stany Zjednoczone, ponieważ jest bardziej uzależniona była bardziej uzależniona od rosyjskiej energii. Stany w ogóle nie są uzależnione, są też energetycznie są neutralne, bo mają coraz więcej swojej ropy, mają dużo swojego gazu, więc tak naprawdę są bardziej eksporterem netto energii niż importerem. Azja kupuje tańszą, niestety, rosyjską ropę, jakby z dyskontem, więc Europa jest zdecydowanie największym przegranym tej układanki energetycznej, a ponieważ już nawet wcześniej nie była w zbyt dobrej sytuacji gospodarczej, to dodatkowo ta sytuacja sprawia, że rynek obawia się, że po prostu ta recesja w Europie będzie głębsza niż gdzie indziej, także na przykład gdzie indziej jej nie będzie, to będzie spowolnienie, albo gdzie indziej będzie recesja, a w Europie będzie głęboka recesja. No i jakby tym rynek grał przez ostatnie tygodnie i to przekładało się na słabość europejskich walut. I zazwyczaj jest tak, że kiedy euro traci wobec dolara, to złoty traci jeszcze bardziej. Dodatkowo to jest ten czynnik, o którym powiedziałem, tak? Jakby tutaj można zauważyć, że ten nasz kurs euro-złoty, który jest względnie stabilny, porównując do dolar złotego, bo właśnie zachodzi ta zależność, że kiedy euro jest słabe na globalnej scenie, to złoty zwykle jest jeszcze słabszy, czyli euro-złoty nam rośnie. Jakby to oscylowanie, to co powiedziałem wcześniej, ono odbywa się, no tutaj jest taki kanał, ale jakby to nie chodzi o te linie, które tu są narysowane. Jakby, tak jak powiedziałem, ten kurs równowagi, on gdzieś tu się znajduje w środku i on rośnie, tak, bo my mamy średnio wyższą inflację. W związku z czym takim naturalnym zachowaniem się euro-złotego jest stopniowe wzrosty. Wiadomo, że rynek nie robi tego w bardzo liniowy sposób, tylko w zależności od sentymentu mamy jakąś taką dodatkową zmienność. Więc ja bym tak ułożył tę hierarchię, czyli pierwsza kwestia to są czynniki europejskie łamane na globalne, druga kwestia to są te czynniki krajowe. Gdyby dziś magicznie zakończyła się wojna na Ukrainie, jestem przekonany, że europejskie waluty by bardzo zyskały, bo właśnie to, co dzisiaj jest największą groźbą dla europejskiej gospodarki, nagle by gdzieś tam zniknęło z horyzontu, jakby rynek mógłby przejść do innych tematów, przestałby się tak bardzo obawiać. Też nie oznaczałoby to oczywiście, że scenariusz recesji jest kompletnie już zdjęty z agendy, ale sądzę, że byłaby duża euforia. Więc uważam, że to te czynniki globalne. Ewentualnie może też być tak, tylko to jest kwestia raczej kilku miesięcy przynajmniej, kiedy okaże się, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych też się pogarsza, tak? Jakby rynek dzisiaj, ona nie będzie gorsza prawdopodobnie niż w Europie, ale rynek dzisiaj jest bardzo negatywnie nastawiony do Europy, w związku z czym europejskie waluty są pod presją. Amerykańska gospodarka cały czas wygląda nieźle, ale prawdopodobnie to też jest przejściowe i wysoka inflacja przekładająca się na niższe rozporządzalne dochody gospodarstw domowych plus jakieś tam jednak zaciśnienie pieniężne, no będą ograniczać popyt w gospodarce i spowodują też spowolnienie, więc na pewnym etapie rynek może to dostrzec bardziej i uzna wtedy, że już kończy się przestrzeń dla Fedu do podnoszenia stóp procentowych i to może wtedy tą siłę dolara, która dzisiaj jest bardzo, bardzo duża, też pokazywałem właśnie na jednym z tych wykresów na mojej stronie, tylko nie wiem, czy teraz tak na szybko sobie przypomnę, który to był, ale to jest ten wykres, który pokazuje nam taki właśnie kurs dolara ważony handlem dostosowany do inflacji. Jak widzimy, czy weźmiemy tą białą linię, czy weźmiemy tą niebieską linię, jesteśmy bardzo blisko historycznych maksimów, albo przynajmniej maksimów z takich z kilku dekad. Więc co za tym idzie, to te czynniki globalne uważam, że one jednak mają trochę większe znaczenie, natomiast to, że my mamy w wyniku takiej, nie innej polityki gospodarczej wysoką inflację i obawy o to, że po prostu szybko nie zejdziemy z nią do celu, no to jeszcze się dokłada i sprawia, że nawet wobec tego euro, które i tak jest słabe wobec dolara, czy wobec, nie wiem, franka szwajcarskiego, to nawet wobec euro złoty też jest słaby. Mhm. Kto w 2020 i 2021 roku inwestował na polskiej giełdzie, na WIG-20, ten zapewne miał wiele powodów do radości. Tymczasem 2022 rok wygląda fatalnie. dlaczego WIG-20 wygląda jak wygląda i dlaczego ludzie znowu śmieją się, że to giełda papierów niewartościowych. No jakby pierwsza kwestia to są czynniki globalne znowu, czyli dekoniunktura na globalnych rynkach akcji, ale druga kwestia to jest naturalnie, to są czynniki krajowe, obawy, czy w ogóle nawet nie obawy, ale już konkretne działania, które dotknęły w zakresie polityki gospodarczej, które dotknęły spółki notowane na GPW, a jednak to te spółki dominują w naszych indeksach, tak? Banki, energetyka, spółki paliwowe. No i jakby to jest nieustanna karuzela nie wiem, obaw czy ich braku, która sprawia, że te spółki raz sobie radzą dobrze, a za chwilę są w dużej bessie, tak? Czyli mowa tutaj na przykład o wspomnianych już wcześniej wakacjach kredytowych, które są kosztem rzędu łącznie ponad 20 miliardów złotych dla sektora bankowego, więc wiadomo, że to się przekłada na cenę akcji. Przypomnę, jeszcze około mniej więcej rok temu banki były na fali, jakby ulubieńcami inwestorów, bo rosły stopy procentowe, no i jakby oczekiwano, że w związku z tym będzie rosła marża depozytowa i banki będą dużo zarabiać na tym, tak? No i jakby tak przez pewien moment było, no ale ponieważ sytuacja jest jaka jest, trzeba było gdzieś sięgnąć do czyjejś kieszeni, sięgnięto do kieszeni banków, tak? Więc dzisiaj banki bardzo mocno tracą. Spółki energetyczne do tej pory trzymają się całkiem nieźle, powiedziałbym, ale jak będzie jesienią czy na początku przyszłego roku, kiedy trzeba będzie zdecydować, kto ma ponieść koszt gwałtownych wzrostów cen energii i gazu, bo jakby te decyzje nie są jeszcze podjęte. No też może być bardzo różnie, tak? Orlenowi czy Lotosowi udało się trochę prześliznąć wokół tych wysokich cen ropy i skończyło się na razie na tych rabatach, a w dużym stopniu koszt ulżenia gospodarstwom domowym wzięliśmy na siebie my wszyscy jako podatnicy poprzez tarcze antyinflacyjne. Także no, dużo tej polityki interwencjonistycznej dotyka spółek. W przypadku spółek globalnych ma to miejsce w dużo, dużo mniejszym stopniu. Są spółki prywatne. Oczywiście zawsze też mogą powstać jakieś regulacje, no ale jak widać od lat się tak nie dzieje, bo te spółki mają po prostu mocny lobbying i skutecznie opierają się takim działaniom na większą skalę. Ale ja myślę też, że dla inwestorów w Polsce to też jest taki dodatkowy powód, bo głównym powodem i tak są kwestie dywersyfikacji i kwestie tego, że zwykle jest tak, że kiedy mamy dekoniunkturę na rynku, to dolar zyskuje, co sprawia, że jeśli jesteśmy zainwestowani w globalne akcje czy w amerykańskie akcje, to w czasie bessy zwykle tracimy mniej. Okej, później w czasie hossy możemy też trochę mniej zyskiwać, ale jakby poziom ryzyka ogólnie portfela jest niższy, tak? Więc warto być inwestorem globalnym i jeśli sam ten fakt do kogoś nie przemawia w wystarczającym stopniu, to to, że właśnie nasze spółki są na takiej politycznej karuzeli, no myślę, że już jest takim argumentem na dobitkę. To na sam koniec zapytam, skoro może tyle mamy teraz pesymizmu na rynku, czy generalnie w gospodarce w Polsce, to może to jest dobry moment, jeżeli chcemy zacząć swoją przygodę z inwestowaniem? Jak najbardziej tak. Rynki nie są jeszcze, jakby globalne rynki, nie są jeszcze jakoś specjalnie tanie, czy nie wiem, oferujące jakieś super dyskonto wobec tych perspektyw, które są przed nami, ale też no, nie są już tak ekstremalnie drogie, jak był rok temu, więc ja uważam, że to na pewno jest już dobry okres do takiego regularnego inwestowania, takiego pasywnego czy quasi-pasywnego. Jest to dobry też okres do tego, żeby w momentach większej rynkowej nerwowości dokupywać jakby większej ilości aktywów. Może nie jest to jeszcze ten okres, kiedy warto się rzucić całym kapitałem na globalne akcje, ale myślę, że stopniowe doładowywanie portfeli, szczególnie właśnie tak jak mówisz, dla osób, które nie inwestują albo robiły to do tej pory w niewielkim stopniu, uważam, że jak najbardziej tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.